Dzień dobry Państwu, 8 maja 2024 roku, dzisiaj kontynuacja kolekcji De Agostini, legendy FSO, która tutaj u mnie się tak przedstawia, już się tutaj stąd wylewa, no ale póki co <coughs> cieszy moje oko w tej postaci. Tu oczywiście jest też Aszet, ewentualnie Haszet, jak kto woli. No i co, lecimy z tematem. Otwieramy co my tutaj dzisiaj mamy. Prenumerata. I mamy dzisiaj tutaj Warszawę. 224 cyk. I tu mamy Fiata. Takiego nietypowego, bo jamnika. Jamnika mamy też tutaj. Gdzie tu jest ten jamnik. Ups, coś go nie mogę namierzyć. Tutaj mamy takiego jamnika Cabrio, ale mamy też przecież Poloneza jamnika. O właśnie, ten Polonez jamnik powstał w dwóch egzemplarzach. Oba zostały zniszczone niestety, ale stowarzyszenie FSO Pomorze postanowiło odtworzyć ten samochód i cały proces budowy, aż do tego finalnego stanu, Możecie znaleźć na moim kanale, od pierwszych cięć tak naprawdę Dawców W tym samochodzie też znajdują się części z dawcy, którego ja zasponsorowałem Jak chcecie zobaczyć proces budowy tego samochodu, repliki tego samochodu To sobie, to sobie zobaczcie u mnie na kanale, ale wracamy Wracamy do Do prenumeraty I co my tutaj mamy? Tu mamy numer 55 i 56, więc zaczynamy po kolei. Warszawa, kombi. Tutaj na tym zdjęciu wygląda bardzo ładnie. Tutaj taki całkiem chyba oryginalny egzemplarz. O, te karetki superowe. Teraz w Borsku, proszę Państwa, prawdopodobnie będzie Warszawa, właśnie karetka, ale w tym poprzednim nadwoziu, tutaj z tym daszkiem, może uda mi się z nią więcej coś nagrać mm, Już jakieś wideo z tą Warszawą, właśnie e, z tym nadwoziem, z daszkiem z tyłu e, już mam na kanale, ale w czerwcu będzie tego więcej Tu jakieś radio, nie wiem co to za radio Niestety Ile miała długości Warszawa 4,75 Tu mamy opis modelu Całkiem, całkiem się to prezentuje powiedziałbym Tutaj linia montażowa 8,9 Nowe poloneziki, kto wie czy tutaj Moje akwarium Nie jedzie, albo może tutaj stoi Kto wie Przecież nie tu brązowe, wnętrze brązowe, 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 więc nie. Kto wie, czy tam z tyłu. Nie stoi. A tutaj, może, stoi ten egzemplarz bez przebiegu, który się sprzedał za ponad 100 tysięcy. Proszę Państwa, przechodzimy do prezentacji modelu. Zawsze zaczynam od kół. Całkiem się chowają. Nie są jakoś tuningowo tutaj wypełniające błotniki klamki listwy, wszystko jest tutaj odwzorowane bak, a w zasadzie wlew do baku mamy światła z tyłu, lewe troszkę krzywe, ale, ale to nic coś takiego chyba można wybaczyć odbojniki na zderzakach też ładnie są zrobione Nad, zobaczcie tutaj ta wnęka błotnika, nie wiem czy to w oryginale tak było, no później po tych remontach to różnie to się przedstawiało, ale tutaj tak jakby prosty jest ten kawałek u góry, no cóż, bagażnik na dachu jest, no i teraz przód, bardzo ładny powiedziałbym, o takie zdjęcie jeszcze z tymi Warszawami z wczorajszego wideo no moim zdaniem jest naprawdę całkiem całkiem spoko tutaj kratka w lotu grillowa kratka nieźle odwzorowana znaczek FSO pięknie namalowany cieniutki wycieraczki tutaj mamy ten łapacz powietrza ok. odstawiamy na razie tę Warszawę i tutaj kolejny numer, przychodzą do mnie w parach, tutaj mamy numer 56, no i w tym numerze mamy, zobaczcie, Fiata 125P, ale w takiej wersji jamnikowej, ja szczerze mówiąc, e, gdyby, nie, gdyby nie ten model, nie wiedziałem o takim żółtym egzemplarzu, o, a jeśli chcielibyście zobaczyć Fiata, zdaje się z 1977 roku, w wersji Jamnik. To Mago mój znajomy Roman w Gdańsku. I ten samochód też jest na kilku filmach na moim kanale. Te filmy są z Gdańska. Roman jest z Gdańska. Ewentualnie jeszcze jest wideo, jak jechaliśmy tym Fiatem do Gliczarowa gdzie byłem współorganizatorem powiedzmy z zlotu. FSO pomoże. No i tam mamy też filmik z jazdy po górach tym samochodem I to po dość stromych górach Na razie otwórzmy sobie Gazetę I co my tutaj mamy teraz To numer 56 W tym kolorze Roman ma tego swojego jamnika Tutaj co do kół No jakby potraktowali je jednym lakierem, ale ok. No, chyba nie jest to najlepszy, jeden z, z najlepszych modeli. O, tutaj jest właśnie dokładnie egzemplarz, yy, który mam na kanale. A zdjęcie jest zrobione hmm, na targach w Poznaniu, czyżby. No nie wiem. Ale to jest to auto. Przechodziło już kilka remontów. Używany jest na co dzień. I było kupione słuchajcie jako alternatywa dla nyski, bo Roman ma, miał i ma dużą rodzinę. No i trzeba było jakoś tą rodzinę wozić. Jeszcze naklejka FSO pomoże. Tu mamy Jamnika tego TAV, czyli tego, który, który woził papieża. Zaraz przechodzimy do prezentacji samego modelu. To zobaczcie, w kolejnym egzemplarzu będzie jeszcze jedna Syrena. 57 numer to Syrena 102S. No i bardzo fajnie. Chociaż tutaj te koła wydają się dość szerokie, jakby, jakby zaadoptowane. Z, jakiegoś, no z czegoś innego Mniejsza Oto przechodzimy, przechodzimy Do samego modelu Koła No to tak jak w gazetce Widzicie tutaj jest to samo wykonanie Klamki y, widać Listwy dość grube y, Szpary Są tutaj w miarę y, Widoczne Wlocik W zasadzie wylocik Powietrze też, klapka w lewu, z zamyczkiem. tył. No jest całkiem nieźle powiedziałbym. Ładny znaczek, malutką czcionką tutaj odbity. Zderzak jest delikatnie chyba krzywy. Tak, delikatnie krzywo przyklejony, ale wybacza jak najbardziej. Okej. Okay. Tutaj jeszcze przednie drzwi. No i teraz przód najbardziej charakterystyczny fiatowski. O, pięknie. Mhm. No, przód trzeba przyznać, że, że tutaj im się udał. Ładnie. To teraz jeszcze wypadałoby im zrobić zdjęcie razem. teraz jakby to zrobić najpierw spróbuję. spróbuję tutaj o tak Tu mamy dobre światło ale naprawdę najlepiej to chyba byłoby zrobić je tutaj będzie słabo widzę z oświetleniem No dobra, to tyle proszę Państwa. Jeszcze rzut oka na całą moją kolekcję. Za każdym razem, jak tutaj podchodzę, to mam ochotę skompletować więcej e, tych 1 do 24. Są naprawdę ładnie wykonane, podobają mi się. No i tutaj jeszcze mam takie auta w skali 1 do 24. Za każdym razem się nimi tutaj jaram, jak sobie nagrywam. No to tak, gdyby ktoś z Was może chciał się pozbyć, yy, sprzedać yy, takie modele 1 do 24, ewentualnie w tej skali 1 do 43, to, to chętnie dajcie znać. Mimo, że będą mi się powtarzały, ja chętnie rozważę zakup, ale chciałbym je kupić no, w lepszej cenie niż może gazetkowa, chociaż w ten sposób yy, jakoś sobie. Uzasadniając ten zakup, bo jak wiadomo, tak jest wtedy lżej. No dobra, chyba tyle. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, modele, które wczoraj nagrałem: trzy Warszawy i jeszcze Skoda. Tak się pięknie prezentują. Mam teraz trzy takie Warszawy i trzy takie Warszawy. I żaden problem. A tu mam jeszcze Vanguard, które też mam ochotę. Skompletować. Tutaj mam model Triumfa Speedfire'a. Jak już pewnie Wam powtarzałem, takich aut miałem trzy sztuki, kiedy się wynajmowałem. Na śluby woziłem je po całej Polsce na lawecie. No dobrze, to tyle. Narka. A jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bo za każdym razem, jak tankuje samochód, to na wielu stacjach są te serie aut polskich w różnych kolorach. i Ostatnio mm, rzuciły mi się w oczy Warszawy nawet w jakiejś super cenie. Teraz nawet żałuję, że nie kupiłem. Była M20 Czarna na Orlenie albo na tym Circle K i kosztowała 26,50. Nigdy nie otwierałem tych pudełek. Nigdy nie widziałem tych aut z bliska. No, jedynie tam przez te, przez te folie. E... Powiedzcie mi, czy, czy dobrze mi się wydaje, że tamte auta z tych stacji są trochę gorzej wykonane. No, tak czy jak kusi mnie, żeby je skompletować. Zwłaszcza, żeby mieć, e... żeby mieć warszawy, bo te warszawy tam mi się najbardziej podobają. Fiaty mają takie dziwne przody, polonezy, no są całkiem spoko, ale te warszawy najbardziej mi się tam. Podobają, widzę, że je tam tłuką już w różnych kolorach, w różnych tam wariantach Straż pożarna, karetka, policja i, i wszystko inne Nawet jakaś chyba była, yy, jakaś wojskowa moro No to tak, jak możecie to coś, coś napiszcie na ten temat A ja tutaj moją Warszawę odkładam dość ryzykownie Tutaj kolega Kitek potrafi sobie śmigać po różnych półkach Może jeszcze woteczka. Dobra. No to uszanowanko.